Cześć! Dzień dobry, cześć, Karolina. Daria. Miło mi. Zapraszam. No to zapraszam. Tam masz szafę? Tak. No i co ty tu masz? Trochę takich eleganckich rzeczy widzę. Jakiś płaszczyk. O, jeden, drugi. O, dżinsy jakieś widzę. Mhm. Nosisz je do pracy? Oczywiście, ulubione. Fason jest okej. Tylko jak chciałabyś wyglądać bardziej elegancko, to jednak te dziury nie do końca. O, wiem. Co tutaj jeszcze masz? Koszule jakieś. Tu też jakaś taka elegancka rzecz z błyszczącym. Podobało mi się, kupiłam, założyłam i głupio to wygląda. Że się w tym czujesz? Tak. Rozumiem. A jakbyś się miała teraz ubrać do pracy, to co byś założyła? Żeby właśnie ci było wygodnie, ale żebyś się też czuła elegancko, to co byś wybrała? Może jakieś wygodne spodnie, typu o, to moje ulubione. Pasuje do wszystkiego. Czarne, szerokie. A przymierzysz mi to, proszę? Chciałabym cię w tym zobaczyć. Okej, już idę. No to czekam na ciebie. Daria, jesteś gotowa? Tak. Jesteś, chodź. No i co, to jest dla ciebie komfortowe? Mogłabyś tak iść do pracy? Tak, czuję się w tym już mniej więcej elegancko, ale niestety ta koszula nadal krępuje mi ruchy. Nie, okay. Nie mogę unieść rąk tak, jakby chciała. Ja widzę, że ty masz w ogóle piękną sylwetkę. U ciebie jakby tutaj jest wszystko idealnie. Masz piękną talię, bardzo ładny biust. Super, masz tutaj kształtną pupę. Jest sexy, to jest w ogóle sexy sylwetka bardzo. Dziękuję. Na pewno ci znajdziemy jakieś lepsze dżinsy, bo dżinsy to są wygodne spodnie, tak. I chodzisz w nich do pracy, tylko żeby były eleganckie, to musimy pozbyć się tych dziur. Więc znajdziemy coś bardziej klasycznego dla ciebie. No i koszulę. Potrzebujemy koszuli, która nie będzie krępować ci ruchów. Bardzo mi się jeszcze jedna rzecz tutaj spodobała u ciebie w szafie. Super są te buty. Ja bym je zabrała, one nam się przydadzą do dalszych stylizacji. O.